Dzień dobry bardzo. Witam Was w kolejnym odcinku. W ostatnim czasie przybyły nowe osoby na kanał, z czego bardzo się cieszę i bardzo Was serdecznie tutaj witam. Ja jestem Kasia i lubię działać, a to jest kanał Kasia Działa, w którym od ponad 2 lat przemycam dla Was wiedzę na temat niepełnosprawności. Robię to po to, żeby przybliżyć Wam świat osób z niepełnosprawnościami i przekonać Was do tego, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawo do niezależnego życia. W ostatnich odcinkach poruszałam temat seksualności, macierzyństwa ludzi z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze nie oglądał tych odcinków, serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat ojcostwa i niepełnosprawności. Zapraszam! Z pewnością dla każdego mężczyzny początki, kiedy dziecko pojawia się na świecie, nie należą do najłatwiejszych. I pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, tak jak przewijanie dziecka, kąpanie, usypianie go do snu itd. I niezależnie od tego, czy mężczyzna jest sprawny, czy ma daną niepełnosprawność, wszystkiego trzeba się nauczyć i znaleźć swój sposób na wychowywanie dziecka. Bo wiadomo, że praktyka czyni mistrza. I tak jak mówi Rafał Kanarek, który jest niewidomy, on w pierwszej kolejności jest tatą, a potem jest osobą z niepełnosprawnością. I on w wychowaniu swoich 2 córek znalazł też sposób na to, żeby się odnaleźć i pogodzić rolę ojca ze swoją niepełnosprawnością. I taki przykład z jego życia. Kiedy wychodził na spacer z córką, nie używał wózka, tylko brał córkę do nosidełka. Dlaczego? Dlatego, że wózek ograniczał jego zdolność do widzenia tego, co ma przed sobą. Wolał nosić córkę w nosidełku i laską, którą miał przed sobą, sprawdzać, jakie przeszkody ma przed sobą, po to, żeby ich ewentualnie uniknąć. Wyzwania, jakie czyhają na ojców z niepełnosprawnościami, są podobne do tych, z którymi spotykają się, mierzą mamy z niepełnosprawnościami. A o tym mówiłam w ostatnim odcinku. Kto nie widział, zachęcam bardzo do obejrzenia. Myślę, że mężczyźni, podobnie jak kobiety, którzy mają niepełnosprawność, decydując się na posiadanie dziecka, są pełni świadomi swojej decyzji i tego, że mimo swojej niepełnosprawności są w stanie wychować dziecko. Decydują się na założenie rodziny, ponieważ mają do tego takie samo prawo jak ludzie sprawni. I na potwierdzenie moich słów mam dla Was kilka przykładów ojców, którzy mając różny rodzaj niepełnosprawności, świetnie odnajdują się w roli ojca. I tak wspomniany przeze mnie Rafał Kanarek jest niewidomy, ma 2 córki. Grzegorz Kozłowski, który jest mężczyzną głucho-niewidomą, ma 3 córki i 1 syna. Stefan Makowski, który porusza się na wózku, a w wieku 16 lat zaczął chodzić, ma 2 córki. Piotr Czarnota, który prowadzi bloga Życie kołem się toczy i zwiedził wiele krajów, podejrzewam, że więcej niż przeciętny Polak, jest świeżo upieczonym tatą, niedawno urodziła mu się córka. Łukasz Krasoń, który jest mówcą motywacyjnym, ma 2-letniego syna. A teraz kilka przykładów mężczyzn z niepełnosprawnościami ze świata popkultury i filmu. I tak zaczynając od Andrea Bocelliego, który jest śpiewakiem operowym, ma 2 dorosłych synów i córkę. Stevie Wonder, który jest muzykiem, kompozytorem, ma 9 dzieci. Dodam na marginesie, że te dzieci nie mają jednej mamy. Kolejnym przykładem jest Peter Dinklage, osoba niskorosła, który ma córkę. Kolejnym przykładem jest Nick Vujicic, mówca motywacyjny, znany na całym świecie, nie ma rąk i nóg, ma 2 synów i 2 córki. Nieżyjący już Stephen Hawking miał 2 synów i 1 córkę. Stefan Makowski, o którym Wam wspominałam przed chwilą, w jednym z wywiadów powiedział, że jeśli chcesz przeżyć przygodę życia, to załóż rodzinę i zostań ojcem.
I każdemu z Was, drogi mężczyzno, który jesteś po drugiej stronie ekranu, jeśli chcesz przeżyć taką przygodę życia, to ja Ci serdecznie Ci ją życzę i trzymam mocno kciuki. Z mojej strony to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał. Jeśli tego nie zrobiliście, to bardzo Was do tego zachęcam. Jest to dla mnie takie podziękowanie za pracę, którą dla Was wykonuję i to mnie tak napędza do dalszego działania. Życzę Wam słońca bez końca, bo jesień idzie tuż, dużo dobrej energii i my widzimy się niebawem. Do zobaczenia!